Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <Chef> papam W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, choć. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 18 listopada 1987 roku. W poprzedniej katechezie była mowa o niezwykłych czynach, cudach i znakach, jakimi Bóg potwierdził posłannictwo Jezusa Chrystusa, wedle słów Apostoła Piotra, wypowiedzianych w dniu Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie. Kontynuując ten temat. Należy dzisiaj stwierdzić, że Chrystus, dokonując owych cudów, znaków, działał własną swą mocą, we własnym imieniu, równocześnie zaś w najgłębszym zjednoczeniu z Ojcem. Tak więc raz jeszcze stajemy tutaj wobec tajemnicy Syna Człowieczego, Syna Bożego, który przekracza swoim ja wszelkie ograniczenia ludzkiej kondycji, choć przecież przynależy do niej z własnego wyboru. Oraz wszystkie możliwości ludzkiej realizacji, czy choćby ludzkiego poznania. Rzut oka na poszczególne wydarzenia zapisane przez ewangelistów pozwala nam stwierdzić tajemniczą obecność w imię której Jezus dokonuje swych cudów. Tak więc, odpowiadając na błaganie trendowatego, który mówi do Jezusa: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić Chrystus, zdjęty ludzkim uczuciem litości, wypowiada słowa. Które w tym wypadku są bardziej boskie niż ludzkie. Chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Podobnie w wypadku paralityka, którego spuszczono przez otwór w dachu: Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. W wypadku córki Jaira czytamy: Jezus, ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talita kum, to znaczy, Dziewczynko, mówię ci wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła. W wypadku młodzieńca im. Młodzieńcze, tobie mówię wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić. Tak jak w wielu podobnych sytuacjach, w słowach Jezusa rozbrzmiewa wola oraz moc, na którą się powołuje i którą objawia w sposób tak bardzo naturalny, jak gdyby do jego tajemniczej natury należała władza przewracania ludziom zdrowia. A nawet życia. Na osobną uwagę zasługuje wskrzeszenie łazarza, bardzo szczegółowo opisane przez czwartego ewangelistę. Czytamy naprzód. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie lud, to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem. Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły. W szczegółowym opisie tego wydarzenia uwydatnia się, że Jezus dokonuje wskrzeszenia własną mocą, a równocześnie w najściślejszym zjednoczeniu z ojcem. Potwierdza się tu prawda wypowiedzi Jezusa: Ojciec mój działa i ja działam. Równocześnie jest to jakby zapowiedź słów, które Jezus skieruje do apostołów podczas ostatniej wieczerzy, mówiąc o swoich związkach z Ojcem, więcej jeszcze o tym, że jest współistotny Ojcu. Ewangelie ukazują różnorodność cudów, znaków, które potwierdzają, że moc Boga działająca w Jezusie Chrystusie wychodzi poza świat ludzi i objawia się również jako władza nad siłami przyrody. Znamienna jest tu scena burzy na jeziorze. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Przerażeni apostołowie, rybacy budzą Jezusa, który spał w łodzi. On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora. Milcz, ucisz się. Nastała głęboka cisza. Apostołowie widząc to, zlękli się i mówili jeden do drugiego, kim właściwie on jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? Do tego rodzaju wydarzeń należą również cudowne połowy ryb, jakich apostołowie, rybacy dokonują, po uprzednio nieudanych próbach na słowa Jezusa. Jeśli chodzi o strukturę wydarzenia, podobny jest także pierwszy znak w Kani Galilejskiej, gdzie Jezus nakazuje sługom napełnić stągwie wodą, a potem zanieść przełożonemu wesela tę wodę, która stała się winem. Tak przy cudownych połowach, jak i w kanie galilejskiej, działają ludzie, rybacy, apostołowie i słudzy weselni. Ale jasne jest, iż nadzwyczajny skutek działania pochodzi nie od nich, ale od tego, który im polecił działać i który sam działa swoją tajemniczą, boską mocą. Potwierdzeniem jest reakcja apostołów, a zwłaszcza Piotra, który po cudownym połowie przypadł Jezusowi do kolan i rzekł. "Odejdź ode mnie, panie, bo jestem człowiek grzeszny." Jest to jeden z wielu przykładów tego, jak duże emocje, wyrażające się w postaci pełnej szacunku, bojaźni, czy nawet przerażenia, przeżywają zarówno apostołowie, w tym przypadku Szymon Piotr, jak i inni ludzie, gdy czują na sobie powiew boskiej tajemnicy.“ Później po wstąpieniu Chrystusa podobna bojaźń będzie ogarniała tych ludzi, którzy będą patrzyli na znaki i cuda spełniane przez apostołów. Dzieje apostolskie mówią, że wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Jednakże te znaki i cuda, jakie towarzyszyły początkom apostolskiego kościoła, były dokonywane przez apostołów nie we własnym imieniu. Ale w imieniu Jezusa Chrystusa, a więc nie były niczym innym, jak dalszym potwierdzeniem Jego boskiej mocy. Czytamy z przejęciem słowa Piotra skierowane do człowieka chromego, który oczekiwał jałmużny przy bramie świątyni jerozolimskiej. Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. A on natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach. Podobnie zwraca się Piotr do człowieka sparaliżowanego imieniem Eneasz. Jezus Chrystus cię uzdrawia, wstań i zaściel swoje łóżko. I natychmiast wstał. Inny książę apostołów, Paweł, wspominając w liście do Rzymian to, czego dokonał jako sługa Chrystusa Jezusa wobec pogan, śpieszy z wyjaśnieniem, iż jedyną jego zasługą był sam fakt pełnienia tej służby. Nie odważa się jednak wspominać niczego poza tym, czego dokonał przeze mnie Chrystus w doprowadzeniu pogan do posłuszeństwa wierze słowem, czynem, mocą znaków i cudów, mocą ducha świętego. Początkowy okres w życiu Kościoła, a zwłaszcza czasy ewangelizacji świata przez apostołów, obfitowały w owe czyny niezwykłe, cuda i znaki, które przyobiecał Jezus. Ale można powiedzieć, że towarzyszyły one zawsze dzieją zbawienia, a zwłaszcza momentom przełomowym dla realizacji boskiego planu. Tak było już w Starym Testamencie, w związku z wyjściem Izraela z niewoli egipskiej i wędrówką do Ziemi obiecanej pod wodzą Mojżesza, kiedy nadeszła pełnia czasu wraz z wcieleniem Syna Bożego. Owe cudowne znaki działania Bożego nabrały nowego znaczenia. I stały się bardziej skuteczne dzięki boskiej władzy Chrystusa, i związaniu ich przez apostołów i licznych świętych Kościoła z Jego imieniem, a więc z Jego prawdą, obietnicą, mandatem i chwałą. Także dziś dokonują się cuda, i w każdym z nich można odnaleźć oblicze Syna Człowieczego, Syna Bożego, a także potwierdzenie daru łaski i zbawienia. Dalszy ciąg kateches o Jezusie Chrystusie. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Szczególnym potwierdzeniem tej prawdy o Jezusie Chrystusie są cuda, czyli znaki, które czyni, znamienne jest bowiem to, że czynił je własną mocą. I to uderza nas przy czytaniu Ewangelii zarówno gdy chodzi o uzdrawianie chorych, o oczyszczanie trędowatych, o przywracanie władzy w ciele paralitykom, wreszcie gdy chodzi o wskrzeszanie zmarłych. Czy to będzie córka Jaira? Czy to będzie młodzieniec z Nain? Jezus mówi zwięźle, wyrażając swoją własną wolę. Tobie mówię wstań, wstań i chodź. I ten, do którego się te słowa odnoszą, wstaje i chodzi. Dźwiga się już z trumny, z posłania śmiertelnego, jak córka Jaira, czy też młodzieniec z Nain, czy wreszcie z grobu, jak Łazarz. Ten cud wskrzeszenia Łazarza jest pod tym względem najbardziej znamienny. Jezus bowiem z jednej strony podkreśla, że to co czyni, czyni w zjednoczeniu z ojcem. Mówi do ojca, wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, a z kolei czyni to mocą własną. Zwraca się do tego, który od czterech dni pozostaje w grobie, i mówi: Łazarzu, wyjdź z grobu. To są wydarzenia, które przejmowały głęboko współczesnych widzów, albo podziwem, pobudzały do wiary, albo przejmowały ich nienawiścią, podejrzeniem. Bo i to towarzyszyło czynom i słowom Chrystusa. Dla nas analiza tych wszystkich wydarzeń wskazuje na to, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, będąc synem człowieczym. Bo to, co czyni jako człowiek, jako Jezus z Nazaretu, nie może być dokonane inaczej, jak tylko mocą Bożą. I ta moc Boża jest Jego własna, bo czyni to w taki sposób, że wskazuje na działanie swojej własnej mocy w tym, co się dokonuje, za sprawą Jego słów. Ta moc spełniania cudów, znaków Bożej Potęgi, przeszła na apostołów, wiemy o tym dobrze z dziejów apostolskich, a także towarzyszyła i wciąż towarzyszy dziejom Kościoła z pokolenia na pokolenie. Jest to wciąż ta sama moc, moc Chrystusa. Nie moc żadnego człowieka. Nie moc Piotra ani Pawła, ani żadnego innego apostoła czy świętego. Piotr wyraźnie mówi przy uzdrowieniu chromego w Jerozolimie: Złota i srebra nie mam. To, co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka wstań i chodź. A więc zawsze w imię Chrystusa, jego mocą. Wciąż działa ta sama moc i wciąż w tej samej mocy objawia się Jezus Chrystus, prawdziwy człowiek, syn człowieczy, i prawdziwy Bóg, syn Boży. Niech to krótkie rozważanie, streszczenie katechezy dzisiejszej, pogłębi i umocni naszą wiarę w Chrystusa. Cuda Jego są znakami, są więc skierowane do czegoś poza sobą. Wszystkie okazują miłość Boga do stworzenia, dźwigają zmarłych z pościeli śmiertelnej, dźwigają słabych i chorych z ich cierpień i chorób, ale wskazują przede wszystkim na obecność i działanie zbawcze Boga w Jezusie Chrystusie. I to jest właściwym celem tych cudów, które słusznie nazywa Święty Piotr i całe pismo święte równocześnie znakami. Są to znaki Bożej mocy, która wciąż działa i wciąż zbawia. Starajmy się tej mocy szukać, pozostawać jej wierni, iść za nią i czerpać z niej to, ku czemu działa zbawienie naszej duszy. sancti vicetur novem tu adveni ad regnum tu fiat voluntas tua si pur in cielo ed in terra Padre nostrum quotidianum da nobis hodie e dimittono viste la vita nostra, circondano nostri vittimi, debitori bus nostri, e te lo sinduca in tentazione, se liberano samma.